W 2001 roku Elon Musk stworzył pomysł projektu Mars Oasis, w ramach którego na Marsie miała powstać szklarnia, w której mogłyby rosnąć rośliny. Pomysł upadł, ponieważ koszty transportu były zbyt wysokie. Elon Musk postanowił wtedy założyć firmę SpaceX. Cel, jaki jej przyświeca, to osiedlenie ludzi na innej planecie. By zrealizować ten scenariusz, trzeba zrewolucjonizować kosmiczne technologie przy projektowaniu, budowie oraz wystrzeliwaniu rakiet i statków kosmicznych. Elon Musk powiedział kiedyś: jeżeli uda się obniżyć koszty transportu w kosmosie, to możemy dokonać wielkich rzeczy. Doktryna ta będzie towarzyszyć nam przez cały dzisiejszy odcinek, ponieważ redukcja kosztów i zwiększenie opłacalności lotów w kosmos to największy priorytet firmy SpaceX oraz szansa na rozpoczęcie procesu eksploracji kosmosu. Jeżeli zainteresował Cię ten wstęp, to proponuję, byś zrobił sobie coś do picia, bo mój monolog może chwila potrwać, i zapraszam do oglądania pierwszego filmu o SpaceX. Firma SpaceX została założona przez Elona Muska w czerwcu 2002 roku w celu obniżenia kosztów dostępu do kosmosu. SpaceX to skrót od Space Exploration Technologies, co można dosłownie przetłumaczyć na technologię eksploracji kosmosu. Zaledwie po 4 latach od założenia, bo w 2006 roku SpaceX wystrzeliło swoją pierwszą rakietę, Falcon 1. Jej starty odbywały się z wyspy Omelek, położonej w atolu Kwajalein na Pacyfiku. Falcon 1 był rakietą dwustopniową. Miał jeden silnik Merlin w pierwszym stopniu i jeden silnik Kestrel w drugim stopniu. Główna różnica między nimi dotyczy cyklu pracy. Cykl pracy odnosi się do sposobu, w jaki paliwo jest dostarczane do komory spalania, aby nadążyć za dużym zapotrzebowaniem na paliwo. Cykl pracy jest najczęściej wybierany w zależności od pożądanej specyfikacji silnika. Głównymi czynnikami przy wyborze są impuls właściwy, to jest wydajność, ciąg, stosunek ciągu do ciężaru oraz poziom skomplikowania i koszty. W silniku Kestrel zastosowano cykl oparty na ciśnieniu z dwuskładniowym materiałem pędnym, to znaczy zasilany tylko przez ciśnienie w zbiorniku. Natomiast w silniku Merlin zastosowano cykl z generatorem gazu, to znaczy jest napędzany turbiną do pompowania paliwa i utleniacza ze zbiorników przez przewody paliwowe. Ale wracając do Falcona 1. Pierwsze 3 starty zakończyły się niepowodzeniem. Podczas pierwszego nastąpiła awaria silnika z przyczyny zardzewiałej śruby, która zardzewiała po zbyt długim wystawieniu na działanie słonego powietrza. W trakcie drugiego wystąpiło przedwczesne wyłączenie silnika Kestrel, przez co ładunek nie został umieszczony na orbicie, a trzeci start zakończył się kolizją pierwszego i drugiego stopnia rakiety. Mimo niepowodzenia w 3 pierwszych startach, 28 września 2008 roku SpaceX zostało pierwszą prywatną firmą, która wyniosła ładunek na orbitę okołoziemską dzięki stworzonej przez siebie rakiecie na paliwo ciekłe. Od tego czasu rozwijano Falcona 9, to jest dwustopniową, dziewięciosilnikową rakietę średniego udźwigu, oraz Dragona, czyli kapsułę zdolną do wynoszenia ładunku i astronomów na orbitę. Falcon 9 to główna rakieta SpaceX. Pierwsza rakieta całkowicie zaprojektowana w XXI wieku, od początku projektowana w celu zmaksymalizowania niezawodności. Prosta, dwustopniowa budowa Falcona 9 minimalizuje liczbę separacji, a 9 silników pierwszego stopnia pozwala na bezpieczne ukończenie misji, nawet w przypadku awarii któregoś z nich. W obu stopniach rakiety zastosowano wspomniany wcześniej silnik Merlin. Teoretycznie w czasie startu Falcon 1 może utracić 2 silniki, ale nadal wciąż osiągnąć orbitę. Rakieta jest zwykle wyposażona w nogi do lądowania, a pierwszy udany powrót na ląd miał miejsce 22 grudnia 2015 roku. Masa startowa rakiety to około 549 ton. Pierwszy dziewiczy lot połączenia Falcona 9 i Dragona odbył się w 2010 roku. Od tego czasu Falcon 9 pomyślnie ukończył 68 z 70 lotów. Co więcej, w 2012 roku wyniósł na orbitę statek transportowy Dragon, który następnie zadokował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tym samym SpaceX zostało pierwszą prywatną firmą, która odwiedziła stację. Od tego czasu SpaceX wiele razy dostarczyło ładunek na stację oraz zabrało ładunek ze stacji na Ziemię. 11 maja 2018 roku swój pierwszy lot odbyła rakieta Falcon 9 Block 5, która wprowadzała wiele drobnych ulepszeń, większy ciąg oraz poprawione nogi do lądowania. Jest to ostateczna modernizacja konstrukcji Falcona 9, która znacznie poprawia wydajność i ułatwia ponowne wykorzystanie rakiety. Najważniejszymi cechami są m.in.
Możliwość wykorzystania pierwszego członu aż 10 razy. Do tej pory Falcon 9 latał maksymalnie 2 razy. Szybki przegląd rakiety oraz szybkie ponowne przygotowanie jej do startu. Odbywa się to w ciągu tygodni. A ponadto rakieta jest łatwiejsza i szybsza w produkcji w porównaniu do poprzedniczek. Poza wymienionymi wcześniej, SpaceX dysponuje również Falconem Heavy, który opisuje się jako najmocniejszą rakietę świata, nieporównywalną z jakąkolwiek inną obecnie działającą rakietą. Z możliwością wyniesienia na orbitę ponad 63 ton, w celu zobrazowania jest to mniej więcej Boeing 737 z pasażerami, bagażami i paliwem, Falcon Heavy może wynieść ponad 2 razy więcej niż najbliższy jego konkurent, Delta 4 Heavy, przy kosztach około 30% startu Delty. Falcon Heavy jest oparty na niezawodności Falcona 9. Jego pierwszy stopień to połączenie trzech pierwszych członów Falcona 9. Łącznie 27 silników Merlin produkuje prawie 23 tysiące kN ciągu w czasie startu. Aby rakieta była wielokrotnego użytku, dwa boczne stopnie wracają na ląd, a środkowy ląduje na automatycznej platformie na oceanie. Rakieta odbyła swój pierwszy lot w lutym 2018 roku. Ciekawostką jest, że jedynie rakieta Saturn V, która ostatni raz startowała w 1973 roku, mogła wynieść na orbitę większy ładunek. Do tej pory mówiliśmy prawie w całości tylko i wyłącznie o rakietach kosmicznych. Poza nimi SpaceX rozwija również statki kosmiczne z serii Dragon. Statki te przeznaczone są do przenoszenia ładunku i ludzi na orbitę. Dragon przeszedł do historii, kiedy w 2012 roku jako pierwszy prywatny statek zadokował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a następnie bezpiecznie powrócił na Ziemię. Wcześniej dokonały tego jedynie agencje rządowe. Obecnie Dragon wynosi ładunki w kosmos, jednak od początku był projektowany, aby zabierać ze sobą ludzi. Misja załogowa na Międzynarodową Stację Kosmiczną planowana jest na maj tego roku. Prototypy Dragona sięgają lat 2004-2005, w których to SpaceX zamówiło prototyp załogowej kapsuły u brytyjskiego inżyniera Andiego Elsona. Pokazana w 2008 roku wersja różniła się od prototypu. Kształt zmienił się na stożkowy, dodano również bagażnik. Ostry nos został zamieniony na zaokrąglony. Poza osłoną portu dokującego chronił również rozkładane panele słoneczne podczas startu. W październiku 2008 roku na sympozjum imienia von Brauna SpaceX zaprezentowało plany załogowego Dragona z konwencjonalnym systemem ewakuacji. Dodatkowo zarówno towarowy, jak i załogowy Dragon pozbył się otwieranego nosa na rzecz nosa jednokrotnego użytku i dużych paneli słonecznych w postaci skrzydeł z osłonami na czas startu. Dragon V1 pierwszy raz poleciał w czasie lotu demonstracyjnego w grudniu 2010 roku. Po wyniesieniu na orbitę przez rakietę Falcon 9, Dragon wykonał dwa okrążenia Ziemi, po czym wodował w ustalonym regionie Pacyfiku. Dragon może dostarczyć na Międzynarodową Stację Kosmiczną 3310 kg i tyle samo sprowadzić na Ziemię. Używa spadochronów podczas lądowania na wodzie, a następnie jest sprowadzany na ląd przy pomocy łodzi. W lutym 2012 roku SpaceX ogłosiło, że pracują nad silnikami Super Draco, które mają być zintegrowane z kapsułą i będą służyć jako system ewakuacji oraz pozwolą na lądowanie przy użyciu silników zamiast spadochronów. Makieta załogowej wersji Dragona została zbudowana na podstawie testowego egzemplarza wersji towarowej. Po bokach zostały zainstalowane wystające panele z silnikami Super Draco. Później w 2012 roku zaprezentowano wersję z mniej wystającymi panelami. Natomiast w 2013 roku SpaceX ogłosiło, że pracuje nad nową wersją silników Super Draco, produkowaną z użyciem druku 3D i wykorzystaniem nadstopu Inconel. W maju 2014 roku Elon Musk zaprezentował ostateczny wygląd Dragona V2, wersję, która będzie służyć do transportu astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Pokazał również jeden z czterech paneli z silnikami Super Draco. Każdy z paneli zawiera dwa silniki. Do projektu powrócił otwierany nos, panele słoneczne zostały przeniesione na bagażnik, doczepione do niego zostały również lotki służące za stabilizatory podczas ewakuacji w czasie startu. Na początku 2015 roku zostały udostępnione zdjęcia egzemplarza Dragona V2 służącego do testu systemu ewakuacji, który pozwoli na uratowanie astronautów w przypadku awarii rakiety. 6 maja 2015 roku test został pomyślnie przeprowadzony. Dragon V2 może transportować 7 osób na niską orbitę okołoziemską. Przez całą drogę na orbitę będzie możliwe przerwanie misji, co zapewni znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa niż stosowane dotąd rozwiązania.
jego osłona termiczna teoretycznie może wytrzymać prędkości, jakich statek mógłby doświadczyć podczas powrotu z Marsa na Ziemię. Osiem silników Super Draco używa hydrazyny jako paliwa. Pierwotnie planowano lądowanie przy ich użyciu, ale wycofano się z tego pomysłu. W maju 2019 roku statek wykonał swój pierwszy bezzałogowy lot na orbitę i po raz pierwszy zadokował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Poza wspomnianymi dwiema wersjami Dragona jest jeszcze wersja XL, przeznaczona do transportu zaopatrzenia na planowaną przez NASA stację Gateway, mającą znaleźć się na orbicie Księżyca. Kapsuła ma być wynoszona na orbitę na szczycie rakiety Falcon Heavy. Podczas lotu ma dostarczać na stację ponad 5 ton ładunku. W przeciwieństwie do pozostałych statków z rodziny Dragon, ta wersja ma być jednorazowego użytku. Temat Marsa i SpaceX zostanie omówiony w następnym odcinku, ale skoro wcześniej wspomniałem o silnikach Merlin i Kestrel, to nie mogę nie powiedzieć o silniku Raptor. Dowiedzieliśmy się o nim w 2012 roku. Ciekawostką jest, że jako paliwo wykorzystywany jest tam ciekły metan, co w kontekście lotów na Marsa ma szeroko idące konsekwencje. A mianowicie z wodoru zawartego w wodzie i dwutlenku węgla, używając reakcji Sabatiera, da się go wytworzyć z materiałów dostępnych na Marsie. Silniki wykorzystujące metan mogą uzyskać większy ciąg niż silniki używające nafty z tej samej ilości paliwa, co wyraża się poprzez wyższy impuls właściwy. W styczniu 2016 roku SpaceX uzyskało dotację w wysokości ponad 33 milionów dolarów na zbudowanie prototypu silnika Raptor do 2018 roku. Pierwsze statyczne testy silnika zostały przeprowadzone we wrześniu 2016 roku. W 2019 roku odbyły się pierwsze próbne loty z użyciem silnika Raptor. Więcej o nim dowiemy się już w kolejnym materiale. Poza zdobywaniem kolejnych klientów na wynoszenie komercyjnych ładunków w kosmos, SpaceX otrzymało kontrakty z amerykańską agencją kosmiczną w ramach programu Commercial Resupply Services na wynoszenie towarów na Międzynarodową Stację Kosmiczną, jak i przywożenie materiałów z powrotem na Ziemię oraz programu Commercial Crew Transportation Capability na dostarczenie astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną i z powrotem. Oba te zadania mają wykonywać kapsuły Dragon odpowiednio w wersji towarowej oraz załogowej. 27 maja Falcon 9 wyniesie na orbitę amerykańskich astronautów, którzy będą kolejnymi mieszkańcami na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Rakieta SpaceX zostanie po raz pierwszy wykorzystana przez NASA w załogowych lotach kosmicznych. Mimo trwającej pandemii COVID-19, NASA nie przewiduje opóźnień w planowanej misji. Trzymam kciuki za powodzenia. I to już w tym odcinku wszystko, co przygotowałem. Zapewne o wielu rzeczach można powiedzieć więcej i niewykluczone, że powstanie uzupełnienie w kolejnych odcinkach. A tymczasem dziękuję za obejrzenie. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to zostaw komentarz hashtag Musk, a ja przypnę Ci serduszko. Poza tym, jeżeli podoba Ci się to, co robię, to zostaw łapkę w górze oraz subskrypcję, byś nie przegapił kolejnych filmów. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.